Tylko ja jem tak na bogato. Kabanos z 2 metry. Albo i 2,5. Nieźle. No co ja wam powiem, widzowie, w dzisiejszych czasach to nie jakiś Dior czy Armani, czy inna luksusowa marka, ale właśnie metrowe kabanosy. Tarczyński.pl, smacznego wariacie. I tym oto sposobem witam was na kolejnym przeglądzie internetu. Jeżeli będzie wam się podobało, zostawcie suba, lajka, dzwona i lecimy dalej. To dobre. Używajcie otwieracza, widzę, jak się pokaleczycie. Hello? Co to jest? No. They hit the second tower. O nie! O nie! O nie! O nie! To było za mocne. Mama mówiła nie siedź na ziemi, bo wilka dostajesz. Pa jakiego ładnego dostajesz, ale biało oczy. To niezły wilk. Fajerwerki? To chyba nie były fajerwerki, widzę. Albo wyjątkowo mocne te fajerwerki. Timon i Pumba nie istnieją! Hakuna Matata! Oj, tak, tak, widzu. Co jest ty? Tak się da? Poison and I'm pounded is the truth. Co to było, ty? Ja tak nie umiem. Jaki fajny kurczok! Ale dziwny. No, od razu w panierce. Co jest, ludzie? Ciocia wracająca od fryzjera. Ale fajny kurczak. Znaczy, no fakt faktem wygląda jak w panierce, ale mega fajny. Kiedy zajmujesz się swoimi bobrzymi sprawami, nagle słyszysz, że premier Polski zagania na ciebie winę za powódź. Biedne bobery. Widzowie, hashtag w komentarzu murem za boberem. Pedro, 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 Pe. Praktykamenty in mogilo di Santa Fe. Pedro, 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 Pe. Fidati di me. Pedro, Pedro, Pe. Praktykamenty in mogilo di Santa Fe. No co ci powiem, widzu? Oj, śpiewa świetnie, to my się nie znamy. O nie! Posradę. Strzelajesz! Abrakadabra! Chuj sobie! To niezłe zaklęcie. Kurde! Ja muszę się w końcu tego nauczyć grać. To jest tak, tak przyjemna melodia, że aż po prostu grzech tego nie umieć, a nie jest to jakieś skomplikowane. Owu! Well, już mu nie było do śmiechu, bez kitu. No tak, pamiętajcie, widzowie, dziewczynie można zabrać wiele rzeczy, ale nie próbujcie im zabrać jedzenia. O, to był dowód. Aha, że jej dog jest... że jej pies jest wegetarianinem. Jestem ciekaw tego, czy on faktycznie jest wegetarianinem, widzowie. O, jest Pimpek. Chyba Pimpek cię nie lubi, droga pani. No, no tak, no. No. Ewidentnie nie jest wegetarianinem, widzowie. Pies jak zjada owoce i warzywa, to jest łakomy na żarcie, a nie wege. Pamiętajcie, widzowie, to była ich wspólna decyzja. Tylko pies ją potem zmienił. Jezu kochany, jak ja uwielbiam takie TikToki. Pewnie nie widzicie całości, ale nauczyciel od matmy, kiedy zrobisz zadanie innym sposobem niż jego. Są dwa sposoby, mój albo... Albo hu. To
stało? Kto to napisał? Ale co się stało? Jakaś afera się kręci, widzowie. Kto to napisał? Ale co się stało? Powiedz mi tylko, co się stało, bo ja nie wiem. Ja też nie wiem, co się stało. Jest taka grupa. No. Ministranci, bo ja jestem ogólnie ministrantem i... Jak ministrant? To niewinny! Ktoś wysłał na tą grupę, lubię dupę i zobaczyło to 10 osób w tym... 10 złotych! Napisał chłopcy kultury, droga. Daj, mogę, czekaj. Nie! Czekaj, ale czemu on płacze? Teraz mam przy... No, szybka refleksja. Nowy hit internetu, widzowie! Jakiego dziecka nie da się nazwać owocem miłości? Warzywa. Są pewne granice i to była jedna z nich. A truchowo powiedziałam Rudego. Co jest grane? Ale kocham dzieci, no i w sumie trochę je rozumiem. Jak masz na imię, dziewczynko? Kasper, ty głupia małpo. Krótko, zwięźle i na temat. Wyjaśnione. I do szeregu. Czekaj, co? Kiedy jesteś na urlopie i siedzisz na rybach, ale znowu dzwonisz do kolegi, który jest w pracy. Słyszałem, że koczujesz w lasach Orlanu. Śmiechem żartem, ale ja to wysłałem do mojego ziomeczka i najpewniej tak by to wyglądało, jakbyśmy mieszkali na tej samej ulicy. Albo lepiej, ja w poniedziałek idący na 6 rano do pracy. Pip, pip. O nie, o nie. Co to było? Co to było? Po co? Po co? Ja nawet tego nie będę próbował robić. Ale jak ktoś z was by to nagrał, to znaczcie mnie proszę na TikToku. Wojciech Szczęsny w Barcelonie. No tak, trzeba jakoś do wypłaty dorobić. Pamiętajcie, człowiek z Polski wyjdzie, ale Polska z człowieka nigdy. Happy New Year's i drugi most. Ja pierdzielę! Co tu się dzieje? Ci ludzie na TikToku to autentycznie jest inny stan umysłu, widzowie, nie? Naprawdę. Jakie tornado. Squirtle! Widzowie, znalazłem Squirtle, on istnieje. Bro fell in slow motion? A że upadł w slow motion? O kurde. No to nieźle. Pomogę panu zdać. Co jest? Chcę panu pomóc. Pani z całego życia mam pana gorszą. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy Jasia wteczkę. No cóż. Zornar sobie ma, ale ty, it's chicken, chicken. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Widzowie, dobrze jest poznawać nowe kultury, ale zanim coś kupicie, zapytajcie, z czego to jest. Ile musi zarabiać twój partner w związku? 20 tysięcy. I to jest tak... Skąd się biorą takie ludzie, wy mi powiedzcie? Przecież to dziewczę 20 tysięcy na oczy w życiu nie widziało, coś czuję. Ale wiecie, co jest hitem, nie? Że najczęściej takie rzeczy mówią osoby, które są na utrzymaniu rodziców lub mają naprawdę wciuldzianych rodziców i sami w życiu jedyne, co osiągną, to spadek. Polska parada w Nowym Jorku? No, tak jak mówiłem. Tak jak mówiłem. Polak z Polski wyjdzie. Ale Polska z Polaka nigdy. I bardzo dobrze. A mam akumulator na kablu. Okej, okay. Fajnie. I chcę pokazać kolegom karpiarzom, że kłusownictwo też jest spoko. I nie wiem, czy już go rzucać? Czy jeszcze za chwilę? Nie, kłusownictwo nie jest spoko. I nie szerzcie takiej durnoty w internecie. I tym optymistycznym akcentem, widzowie, kończymy dzisiejszy przegląd internetu. Jeżeli wam się podobało, zostawcie suba, lajka, dzwona i do zobaczenia na shortsach we wtorek, środę i czwartek oraz na kolejnym odcinku już piątek. Siema na Rapeusia. Cześć!